Dzień dobry, moi misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z memów od was o mnie, tudzież o moim uniwersum ogólnie. Słuchajcie, wiem, że sporo memów nie przeszło, znaczy sporo, no kilka memów nie przeszło ze względu na cenzurę, bo na przykład były użyte platformy, których nie można używać na YouTubie, albo były to funny moments zamiast memów, co też dziękuję serdecznie, bo funny moments są bardzo fajne, natomiast nie na tej serii, no albo były po prostu zbyt hardkorowe, ale co, jest tego sporo, więc lecimy. I słuchajcie, dzisiaj mamy specjalnego gościa na tym odcinku, ale najpierw Kulfon. To też specjalny gość, bo jest zawsze, ale... Gość specjalnej troski. A tak, bo jak tak patrzę na tego pierwszego mema, to o jaką to platformę chodziło? Ale słuchajcie, jest z nami pan Śmietanka dzisiaj. Siemanko, bo się za pierwszym razem fajniej przywitałeś, bo to drugie podejście. No i Śmietana jak zwykle mnie, kurde, na minę wsadzi. No od razu przyszła... Słuchajcie... Legenda polskiego YouTube'a. Wracamy do czasów pana Śmietanki. Tak jest, słuchajcie, dzisiaj będziemy z nim przeglądać memy i pierwszy mem jest od Adama Macudzińskiego i to jest jedyny mem. Hunter zaczyna temat i mówi, że dokończy prywatnie Purpose Trigger. Znaczy, w sensie... Ja bym coś powiedział, ale to po odcinku. Jest, jest, dobrze się zaczyna. Dobrze się zaczyna, już mi się to podoba. Adam Macudziński, dziękuję serdecznie za mamę, lecimy do kolejnej osoby. Teraz Cezary Wocial, CWJ, słuchajcie. Purposz obecnie, chyba Purposz po latach na Śląsku. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to generalnie to było na odcinku z testowania mapek ze wspornikami. Tak, jak nie widzieliście, to musicie obejrzeć, o co chodzi z tym zdjęciem. Ale to dobry numer był. Why skip Skyway? Śmietana rozumie. Przepraszam. O Jezu, to dobrze, że Śmietana rozumie. O Jezus. Zapowiada się dobry odcinek ze spornikami. Ale jakby tak odwrócić to zdjęcie z prawej, to wyjdzie pan Śmietanka. No coś w tym jest. Jakby dać odwrotność kolorów, tak? O Jezu, zapowiada się dobry odcinek ze wspornikami. Przychodzę ja z Jaffsonem. Kurwa. Tak, słuchajcie, CWJ i Jaffson to są dwie największe gaduły ze wsporników, jakie w ogóle kiedykolwiek chodziły po ziemi. To, bo wsporników za dużo nie ma, jest tylko prawie 300. Słuchajcie, oni we dwójkę pojawili się po raz pierwszy, no i... Ja nie ale za dużo w sumie oni są tacy dobry, dobrze, żeby ich na live'a wsadzić. Puszczasz ich, idziesz od kompa i robią content. Dokładnie, dokładnie, też jestem tego zdania. Tylko żeby jeszcze nie pieprzyli takich głupot, to już w ogóle byłoby zajebiście. Takie swoje zdjęcie dajesz, że niby siedzisz z facepalmem, a palmy to oni robią. Kulfon, masz pomysł na content na live'a 24-godzinnego. Tak. O Jezu, bo lepiej jeszcze na drunk streama. O. Normalna ilość memów, 99 memów challenge. Sniz 99, czyli skoki narciarskie i sport 99, czyli Marcin 99. Boże, ten człowiek ma tyle alter ego, że to się w głowie nie mieści. Na memach powinna pojawić się młoteczka wraz z Kulfonem i Madzią. Change my mind. No myślę, że Śmietana ma coś do powiedzenia. No to tutaj. Ja jestem. Dzisiaj mogę być młoteczkiem. A nie Madziem? Nie chcesz być Madziem? Madziem? Albo Kulfonem i Madziem. Magiem to ja jestem na co dzień. Flynn, Katrin, CWJ z Jaffsonem. Tak, tak, no właśnie, no to było nawiązanie właśnie do tego, do tych nagrań. O Jezu, zaraz się popłaczę. Nie, dzisiaj to będzie ciężki odcinek do przebrnięcia, żeby nie rozmazać makijażu. No nic. Lecimy z kolejną osobą, dzięki CWJ za mamy. A teraz mamy od Flina. Kulfon posuwa bierkę. Ty nie posuwaj bierki, bo nie wiadomo, czy jest zimowa. Były zimowe bierki, ja kiedyś grałem, że się rzucało takie patyczki. To były bierki. I się je przesuwało, nie posuwało. Tu jest błąd ortografii. Nie. Jaki to błąd? Rzeczowy chyba. A chuj w to, jakiś błąd. O Boże, o to będzie trudny odcinek. A dla tych, którzy nie rozumieją, to chodziło o to, że ona jest nieletnia, a zimowa jest. O Jezus. O.
Idealna miniaturka nie jest... No tak, Bulbon posuwa graczy. Ej, ale powiem wam, że beka z graczy brodaci.net to... przypadkowa seria, ale uważam to za złoto w ogóle. Także zapraszam, bo już są dwa odcinki. Jest złoto, przysięgam. Lisocepcja, cycocepcja. Kulfon, tłumacz się, o co tu chodzi? To jakiś czas temu u mnie na live się dużo lisów pojawiło. A ostatnio jest moda na donaty z cyckami, także... Donaty z cyckami, nie chcę wiedzieć. Wielkie! Śmietana się zainteresował, słuchajcie. Oj, Flynn, dzisiaj tylko tyle, ale bardzo fajne, także dziękuję i kolejna osoba. Igrzy. To Magda Młotter. Ale piękny face up, Igrzy. Dalej nie wiem, jak masz na imię, bo jesteś Igrzy, więc nazwijmy cię po prostu... Śmietanka. Nie ty, śmietana. To w ogóle wygląda jak połączenie młotki i Gesslerowej i Netflix Adaptation, nie? No, trochę tak. To jest taki, to jest po prostu face up X version, no. Lecimy dalej. Widzę, że... Sorry, musiałem się wyciszyć. Ja cierpię dole w ogóle. Bo ja patrzę. Face up poziom Paintmaster, ale jest cudownie to wyszło po prostu. O rany. Ja nie wiem, ja chyba wyjdę. Ale multibłotek i tak jest the best, to jest multitool! O ja wiem, o Jezu, no i to tyle od Igrzy. Dziękuję bardzo za wszystkie memy. Przepraszam, musiałem pójść się napić. Kupię. Ej, musisz sobie robić takiego case'a w ogóle, Kulfonie. To Kacper Drygała, dziękuję serdecznie. Tutaj mamy dwa memiki. Żeby był taki dobrze Kulfon, to bym musiał taki radiator z tyłu dać, żeby się dobrze chłodziło, żeby był cool. No, ale ty już wszyscy dawno stwierdziliśmy, że jesteś hotfon, więc tak naprawdę będziesz miał hotfona z case'em Kulfona. No, taki sucharek. Dobrze, że poszedłem po picie. Przepraszam. Kacper Drygała, jeszcze jednego mema. Twój stary w Disneylandzie. Posikam się dzisiaj, przysięgam. Stary. My nie przejdziemy do tych... My musimy... Słuchajcie, ja przypominam, że na koniec odcinka są filmiki, które zazwyczaj rozpieprzają system, ale tutaj już dzisiaj po prostu obrazki rozpieprzają wszystkie systemy, także... I ten uśmiech. Kacper Drygała, dziękuję ci serdecznie. Lecimy do kolejnej osoby. A teraz Karolina Konieczna. Zwykły donate za 1 zł, cysuszki w donate za 1 zł. Ja naprawdę nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Kulfon, weź ty to... Wysyłają ci zdjęcia, jeszcze płacą? Chyba wracam na YouTube'a. Kulfon po prostu umie to... Trzeba się umieć ustawić. Umie w YouTube'y, no, co wam mogę powiedzieć, no. Wiecie co, bo ja bym wam chyba z mojego stream decka chciał pokazać. Nieważne. Dzień dobry, Teletubisie, Plastusie i Misie Kolorowe. Dzień dobry, moje koty, koreczki, lisy i cycusie. Co jest, kurna? To jest w ogóle... Ja wiem, że śmietanka dzisiaj przyszedł na odcinek, ale czy to musi być cycki edition? No przecież co tu jest? Aż uderzyłem w mikrofon, no co tu się wyprawia się? Oj. I one jeszcze takie fajne, takie... Zrobią jak... takie... O Jezus, czemu ja nie byłem na tej części live'a? To był gangstry? Nie? Ojejku. No nic. Dziękuję, Karolino. Lecimy do kolejnej osoby.
A teraz Konrad Czarny, znaczy Szwarc chciałem powiedzieć, przepraszam najmocniej. Dzień dobry Konradzie, dziękuję za memiki. Flynn wchodzi w każde zdanie Purposzowie. Purposz, zamknij się pan, no tak. Chociaż na ostatnich odcinkach się chłopak... Nie no, mieliśmy CWJ-a i Jeffsona, więc Flynn nawet nie był w stanie... Nie był w stanie się przebić. Nie był w stanie się przebić. Memy widział. Marcin 99, kiedy dostaje kolejnego spornika. Bardzo panu dziękuję za tę garść bezcennych sporników, ale ja to mam w dupie. O Jezu. Piękne. Ludzie przed Blue Monday, ludzie w trakcie Blue Monday. Ojej, no to w sumie tak nie takie do końca śmieszne, no. No bo faktycznie, no ten Blue Monday jest ponoć statystycznie najbardziej depresyjnym dniem w całym roku. No, ale w tym roku było słoneczko. No było, było, to prawda, ale jakoś tak czy siak był taki mocno depresyjny, no. O Jezu, Ania, hej, jestem Ania, mam 12 lat, szukam przyjaciół. Marcin, cześć, Ania, tu Marcin, też mam 12 lat, chętnie cię poznam. Ojej, 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 to brzydkie, tak nie... Ej, co ona ma na tym monitorku w ogóle? Jakiś czat. Kto jeszcze na czatach siedzi takich? Agenci FBI. I też mają 12 lat. Matko Boska. Konradzie, dziękuję serdecznie za daweczkę memów. Kornel Korzybski jednego mema przesłał. Kiedy wszyscy się patrzą na ciebie jak na debila, ty po prostu schowałeś kolejnego trupa do bagażnika. Ojej, no w ogóle to jestem zażenowany, bo będę dzisiaj, jak to nagrywamy, jechał na sesję... Chował trupa? Będę jechał na sesję właśnie do tego miejsca, ale zrobili remont i usunęli ten mural, który tutaj widać, a on dość fajnie rozpraszał to tło, tak. No ale no trudno, zobaczymy jak to wyjdzie. Zapraszam na Rurasz Fotografia. Lecimy do kolejnej osoby. A teraz Loleczkowa. To nie ma już z tym Śląskiem. No, wyglądam jakby mu piermandolony w węglu, no, w sensie w pyle węglowym, czy jak zwał, tak zwał. Bogaty człowiek. No nie? Węglem się smaruje. Prawie jak diamentami. No. Purposz po roku na Śląsku, tak jest. No, to znaczy to już dzisiaj było, dlatego też tak może nas mniej to bawi, bo już po prostu to było, nie? Muszę być mniej aspołeczny, tymczasem jak gdzieś wyjdę. Co to za zdjęcie w ogóle jest, kurfon? Przyznać, co to jest? Debile, wszędzie debile. Dokładnie tak. O Jezu, ale wiesz, że ten mem, wiesz, że to zostanie wykorzystane, no mamy teraz i to grubo. Tuż życie. Komputer Purposza be like. Trzy, dobra, trzy, trzy. Bombkę z pęta. No może nie $15, ale faktycznie jest to najbardziej... czuły punkt mojego komputera, no i tylko, faktycznie... Tylko chiftek. Ej, ale ten chiftek ma bardzo dobre recenzje ogólnie, dokładnie ten bo model. Bo ja nie wiem, jaki ja mam zasilacz, nie śmieję się dlatego. Jest czarny, bez naklejki. No to musi być rewelacyjny. To żebyś nie miał takich przebojów, jak ja potem... Jakiś power bandit albo coś takiego. Kiedy inni zaczynają ferie, a ty musisz chodzić do szkoły. Kiedy inni zaczynają ferie, a ty musisz chodzić do pracy. No, to jest prawda, no. Cieszcie się feriami jeszcze, cieszcie się, no. A potem przyjdzie wam zapłacić ZUS, kurwa, podatki pierdolone i wszystko po kolei. Dobra, nie. Cieszcie się feriami. Blue Monday już był. Blue Monday już był. Cieszcie się feriami. Maciek Fijołek. Słynna praczka, płynna sraczka. Ja wiedziałem, że się to się mi to nie spodoba. Jeszcze fiołek wysłał. Słynną sraczkę. Jeszcze Maciek tak na złoto fiołek. Zrobić obok. Ja mam wrażenie, że to już było ogólnie, ale tych, ja nie pamiętam jak to się nazywa, to tego było już mnóstwo, więc po prostu mogłem z czymś innym pomylić. Ale tak, Maciek Fiołek wysłał mema o sraczce, no po prostu. Dziękuję bardzo Maćku, to jedyny mem od Maćka. Aż miało fiołka. No, wyślę wam jednego mema, idę srać, elo. dobra, kolejna osoba.
No teraz coś, na co wszyscy czekali. No memy od Marcina 99. No tak, tak. Tego Marcina 99, który ma głęboko w dupie swoje sporniki. Kiedy Ola weszła Marcinowi za mocno, Jezus, ten jak... Już. Widzę, że Ola ci weszła za mocno, ewidentnie. O Jezus. Wrzut z Gothica 1 original Netflix Adaptation. O, jaki on ma stylowe obuwie w ogóle. Tak dopiero teraz zauważyłem, że to takie dzisiaj by to przeszło, no. Dzisiaj wszystko przechodzi, więc... Oj. Reakcja Kulfona, kiedy wyślę mu piękną wiązankę w donajcie z korkiem. Nie słyszałem tej wiązanki, więc... Tak, gruba wiązanka poleci. Ale powiem tak, ja jestem prawie pewien, że dzisiaj to w filmikach poleci, skoro taka wiązanka poleciała, więc... Poczekajmy, nie uprzedzajmy faktów. Purposz pokazujący, kto jest najlepszym frajerem. Co? O, dzięki, jestem najlepszy. Ale dlaczego ja sam na siebie pokazuję? To taki autodiss trochę, nie? Self-diss, tak, przepraszam. Ale on tam napisał purposzy. A to jest Marcin 99, ty nie, tego nie pomalujesz. To, tutaj będzie tyle błędów, że to się w pala nie mieści. Mateusz P., fetysz w postaci kobiet. Fetysz w postaci robienia memów na temat wcale nie Marcin 99. No, to tak, takie. Dramy polskich influencerów. Influencerów. Dramy Discorda z Marcinem. Jak wspomniałem, błędów będzie sporo, natomiast faktycznie Marcin robi ostatnio złote memy. Znaczy, czasami. Ja to widzę, że mnie dużo omija tutaj. No, ewidentnie. Musisz obejrzeć wszystkie, a jest tego w cholerę. Wąskie 88, szerokie 44! O kurwa, piękne! Wąskie 88 to jest nick jednego ze sporników naszych oglądających i tak dalej, także tak. To dobry numer. Purposz nagrywa Trackmania 2020. Purposz przyjeżdża mapkę. Purposz ma rekord świata top 3 czas. No to tak, to się nie zdarza za często. A w ogóle się zdarzyło top 3 kiedykolwiek? Chyba tak. Możliwe. Chociaż nie jest top 1, ale... Donate powyżej 1 zł. Donate tradycyjny za 1 zł u Kulfona. Strasznie dużo nawiązań dzisiaj do Kulfona, więc może Kulfon powinien zacząć robić w końcu swoją serię, bo ja tu nic nie rozumiem, no. Jak ja zacznę to, robić ja swoją... Jak ja zacznę robić swoją serię, to ty nie będziesz miał materiału, no. No to co prawda, to prawda, no. Sprzęt 8 cm, sprzęt 6... Ej, to na odwrót powinno być! Na odwrót powinny być. Sprzęt 8 cm, sprzęt 16 cm. Czy, no. Czy ja czegoś nie rozumiem? Tak myślę. Nie, chyba, na odwrót. Chyba, że po prostu motobaba docenia to, że mały jest piękny. Mały, ale wariat. Kulfon, ty nie mów takich rzeczy, bo mi kanał zbanują. Cenzuralne słowo. Karol Papież, który pozostał człowiekiem. Marcin Człowiek, który pozostał memem. I banem przy okazji. Self-diss. Ładny self-diss, tak. A bo to był Marcin ten? Tak, to jest Marcin 99. Ten po lewej. Ten po lewej to jest Marcin 99, tak jest. Oj. Kiedy mamy papieża w okularach? Wybór domu. Kiedyś, dziś. No tak. Chociaż tam, ja powiem wam tak, do Hogwartu jak szli, to chociaż zostawali w swoim domu, a tutaj są takie mieszanki, ludzie są tak niewierni, że to po prostu... No chyba, że jesteś w Radcach, to wtedy bądź niewierny. Ozbos robiący monotematyczne memy na mój temat. A zasadził panu ktoś kiedyś kopa w dupę? Okej? Okay. To był też chyba self-diss. Tak. Purposz krzyczy na odcinku, po chwili Marcin, nie denerwuj się. A, Marcin, nie denerwuj się, dobra. No tak. Tak. Dmuchany balkonik moci ze słynnego odcinka Trackmania. To ja nie pamiętam tego odcinka, więc dla mnie nie jest aż taki słynny. Ja też. Tak się nie mówię. Ale to dobre, w sensie no dobra, dzisiaj może ma trochę... Może osoby pomyliły. Ale trochę zniżka formy dzisiaj o Marcina, ale spokojnie, bo są jeszcze filmiki na koniec odcinka, więc... Zwalić na ule i wyrteza!
Ty inwerty to taki chuj jest, nie? O kurwa! O Jezus, się przy okazji czego to było? To było całkiem... Aha, dobra, że ja jestem nie w formie do nagrywek, bo Wertę z Ulą pojechali 4 godziny przed nagrywkami, tak, bo nagrywałem to z samego rana, tak, i wtedy, no tak, rozumiem już, dobra, że łatwiej zwalić na Ulę i Werteza, okej. Taki trójkącik trochę, okej. Co? Taki trójkącik trochę wyszedł. No trochę tak. Kiedy nie masz pomysłu na memy i robisz ciągle na ten sam temat. No dobra, no, ty też jesteś monotematyczny w tym temacie, no. Kiedy Hunter nie przeklnie na odcinku. A był taki? Był taki odcinek? No to musiałbym przejrzeć wszystkie, trochę za dużo. Reakcje Purposza z Kulfonem na moje memy, kiedyś, dziś. No, akurat dziś jest na odwrót, no ale no niech będzie, że zazwyczaj jest tak, jak mówisz, no. O, dawno nie było face-up. O, Fajgres Purposzowy. Dżingister. To jest Hunter i Dżingis. Pokraka Cezary. Aha, czyli to jest Ozbos wymieszany z CWJ-em. Młodzio Baba. I wcale nie Kulfon 81! To jakiś nowy boys band? O Jezus, śmietana Jości lecę z tłumaczeniem. Kulfon jest rocznik 81, wcale nie Marcin 99 i to jest mieszanka Marcina 99. W ogóle wyglądam jak mój sąsiad, bez kitu, nie? O rany Kogutaj, to dobre. Nie no, wcale nie Kulfon 81 rozwalił wszystko, to trzeba przyznać. I ostatni mem obrazkowy. Towarzysz Rusek, aka wcale nie Marcin 99. Chcesz mi powiedzieć, że Rusek, ruski z serwera, co to nas wszystkich wpienia, to jest Marcin 99? O ja, mózg rozwalony. Mózg rozwalony. To tyle memów od Marcina 99 obrazkowych. Na koniec będą jeszcze filmiki. Lecimy z kolejną osobą. A teraz pan Mateusz Posłuszny, fabryka memów, wcale nie Marcin robi te memy. No, znaczy, bo to jest nawiązanie do poprzedniego, że wcale nie Marcin zrobił swój wizerunek, swoje fabryki. Ja myślałem, że robi książkę o memach i to okładka. Okej. Okay. Ojej. Drodzy widzowie, mam dla was świetną wiadomość, za 6 miesięcy zostanę ojcem cudownego kebaba, XD, moteczka, znowu, ile razy mam płacić za to, bo... Nie, no, Skralina, o, to nieźle, że w ogóle jest tutaj ujęta Skralina, bo Skralina to nasza znajoma, a zarazem modelka do sesji zdjęciowej, to nawet zabawne. A propos, Marcin Żurasz, fotografia. W sensie, chciałeś mi zrobić logo? Chyba tak. Bo ja myślę, że to o memach jest. Czemu tam jest rura, gazrurka właściwie? A dlaczego do tego wszystkiego jest Marcin Żurasz fotografia? Najpierw gazuje, potem robi foty. Znaczy, bo to jest Żurasz fotografia, a nie Marcin Żurasz fotografia, ponieważ robimy to razem z moją małżonką, która również ma tak na nazwisko, wyobraźcie sobie. Także tak, no ale to... No, dziękuję. Tak, gazrurka Borurasz, no tak. No tak, no gazrurka Borurasz. Cała pałę. Ja myślałem, że to po prostu to by wywołanie uśmiechu czy coś, nie? To też. Multipla w oczach widzów, multipla w oczach Kulfona, no tak. Chociaż multipla Kulfona, jak będzie różowa w końcu kiedyś, to będzie ładniejsza. No jasne, że będzie. No. Zdecydowanie będzie ładniejsza. Bajka, bójka i marciurka. Do twarzy. O Jezus, ten Mateusz to posłuszny jednak jest, no. Gdy musisz zarobić na paliwo. Okej. Okay. No tak, C równa się P, no tak, korn i te sprawy. Tak, wszyscy zrozumieli. Tak. Ojej, nie! O nie! Najgorzej. Znaczy w sensie nie najgorzej, bo Marcina nawet lubię, no ale... Ale, no bo to jest do Blue Monday. Taki szczulowy ten filtr w tle. O kurwa. To tyle od Mateusza Posłusznego.
A teraz Ozbos. Dziękuję generalnie za wszystkie memy, które do tej pory zobaczyliśmy. Widzowie Purposza, kiedy Marcin 99 dostanie czwartego darmowego wspornika zamiast motowawy. No tak, w sumie tak. Tak. Trochę tak jest, no. Marcin 99, kiedy weźmie zdjęcie Ozbosa z czasów, kiedy ten był jeszcze zimowy. Ej, widzę, że przeszło w ogóle już w tym momencie do języka potocznego, no, na tutaj w naszym uniwersum ten zimowy. Ale to dobre, tak. Marcin 99 dostaje bana. Marcin 99 po chwili, nie wpuszczać go. O Jezus. Marcin 99 już... O Jezus, ile on miał ników? Pod iloma nickami już próbował, bo dostawał bana na kolejnych kanałach. Na Marcin 99, wcale nie Marcin 99, Skoki Narciarskie i Sport 99. Dużo tego jeszcze było. No, dużo jeszcze. Tak. Co było jeszcze? Nawet nie pamiętam już co było, ale tak. No, trochę tego potrafi, było, no. Potrafi. No. Tak, tak. Ale jest wytrwały. Należy podziwiać wytrwałość. Podążać za... Bądź jak Marcin 99, bądź wytrwały. A to tyle od Ozbosa. Piotr Berendt. Ale kopię po wątrobie. Co to? Bombownia. Spirytus pół na pół z bim-bimem wiśniowym. No. To ja już wolę spirytus. Nie rozumiem. To ci wytłumaczę za chwilę, śmietana. Spokojnie, wszystko ci wytłumaczę. Kiedy obejrzałeś stare odcinki z memów u Purposza, brakuje ci tych memów od Oli. Humor czarny jak mało co. Ojeju, humor. Humor przez samocha, Piotrek. Humor przez samocha, Piotrek. To było najśmieszniejsze. O Jezus, ty zły, śmietano. Oh. Wiesz co, Kulfon, te grzybki to jednak mocne są. A już wymazałem tę grafikę z pamięci. Ja też. Ktoś kiedyś mi zrobił plakat na brodaci.net z moim wizerunkiem, no. Coś poszło nie tak. Dlaczego? No przecież ja jak wykapany, no o co ci chodzi, no. Przecież kurwa, te włosy, te oczy. Cudo. Dalej bawi. I ostatni mem od Piotra Berenda. Ja czym się zajmujesz? Marcin 99. W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. Czyli żulem. Czyli jednak jest słowo w naszym języku. O! Piękne. O, dziękuję Piotrze za memy. Dostarczyłeś nam mnóstwo dobrego humoru. Lecimy do ostatniego mema obrazkowego dzisiaj. Którego nadesłał Wąskie 88. Komputer, Kulfon, Purposz, komputer Flina. No ale on już ma dysk SSD. No. Także to już, wiesz, no to... No. Słuchajcie, coś na co czekaliście wszyscy, czyli filmiki. Lecimy z filmikami. Woo! No i pierwszą osobą, która podesłała nam filmiki jest... Pytanka czekał. Pan Dexter! Dobrze, zobaczmy, co pan Dexter nam tutaj przygotował. Laboratorium Dextera? On tam czepie. Gotowe. Ostrożnie, mogłem trochę przesadzić. Przepraszam najmocniej, chcę już zapytać, czy to jest ode mnie nalewka tak, piwowa? Tak. Dobra, zobaczę pierwszy raz recenzję. Ale jak degustuję, zobaczcie, jaki to jest specjalista. To jest specjalista do spraw próbowania nalewek, no. Już to widać. O, jeszcze to mruganie, prawie jak Miller, no. Normalnie identycznie. No. Nie! Teraz powinnoś powiedzieć. Mhm. Ha. Przesadziłem. Ciepełko. No tak, także chyba ci smakowało, co? Tak. Bardziej niż moje wino. Ojeju. Po co grzałeś kielona? Czemu z butli się podłączyć i tyle. O, i drugi filmik od Dextera. Pierwszy był całkiem fajnie sklejony. Kurde. Oj, to jest długi filmik z kurdami. Kurde.
Kurde. Wystarczy już tych kurde. A to dlatego fajnie. Ich na live lepiej nie wpuszczać. Kurde. A nie, to Flynn akurat, to Flynn. Flynn, kurde, ci powiem, kurde, że on tak, kurde, jak się zdenerwuje, to kurde, naprawdę tak mówi, no. Kurde masz. Ale to jest słodkie, więc bardzo to lubimy wręcz. Dziękuję serdecznie, a teraz słuchajcie, Loleczkowa podesłała nam jednego filmika. Filmik nazywa się Gdzie jest Fajgres? Jestem bardzo ciekaw. Trzeba teledysk robić. Fajgres się do mnie odezwi, to my tam się dogadamy i teledyska zrobimy. Gdzie jest Fajgres? Gdzie jest Fajgres? Gdzie jest Fajgres? Dobra, ignorujelo! Gdzie jest Fajgres? Gdzie jest Fajgres? Gdzie jest Fajgres? Coś tam takie... Piękne! Zajebiste! Loli! Sztosiwo! Mamy hita. No dobra, słuchajcie, takie gówna przechodzą, że to po prostu będzie hit YouTube'a, mam nadzieję, tak? Oj, piękne. Piękne, bo się Fajgres zdenerwował na live'ie u Motobaby. Swoją drogą live'ie u Motobaby co tydzień o 19 w środę. Zdenerwował się i sobie poszedł. No, się obraził. Ojej, słuchajcie, Marcin 99. I tych jest tutaj 12 filmików. O nie. Także lecimy z tematem. Kurwa mać! Moje uszy! Marcin 99 jest pierwszą osobą, która wysłała mi korek na odcinku, a nie na live i się go przestraszyłem. Gratulacje, Marcin! Lekcja języka polskiego trwa. Nauczyciel, co autor miał na myśli? WCALENIEMARCIN 99 7 złotych. Co jest kurwa live bez korka, to chuj nie live, o nie mów, ze ja nie przeklinam, bo są rzeczy, o których się fizjologom nie snajli, kurwa jego chujowata mać. Okej! Okay. Właśnie nie rozumiałem. Jako wiąza! Jeszcze raz mnie to co zrozumiałeś? Tamtego mema o korku. A no właśnie, ja też, tak. Mękę pierdolną! Ojej. No tak, to... Kurwa! To tak, to wiele tłumaczy. Ja nie spodziewałem się tego po koledze, szczerze powiem, no. Ja też. Kur poszedający, żeby on był śmieszny. No tak czasami bywa, na przykład jak w tym przypadku. Przepraszam. O Jezu, ale nie, to ten jeden gracz z brodaci.net was przeprasza. Dobra, lecimy. Kiedy na odcinku są jeszcze inne osoby niż Kulpon. Śmietana! A potem cisną dzisiaj. Co się przypierdalasz? Hunter mówiący, że ściągam od niego pójście do pracy. Ja. Co gówno chodzi? Co mi to gówno chodzi? No dobra. Kulfon posuwa gracza na odcinku Purposz. Ty się dobrze czujesz? A dzisiaj widzę, że Marcin poszedł w takie króciutkie memiki. No i dobra, też fajnie, no. Kiedy przyjadą z telewizji nagrać program o Multipli. Kulfon, ktoś z rodziny. Gruby, wciągnij wersalkę. Telewizja patrzy. POV, trzecia w nocy, przeglądasz gorące mamuśki, nagle wchodzi stary. Zajebiste! O, piękne, no, to dobre. Kulfon, kiedy ktoś go objedzie. Śpiewasz, Kulfon? Czemu ja tego nigdy nie słyszałem, że ty tak śpiewasz, jak cię objadę? Bo się wycisza. Tak, wycisza mikrofon. Tak. To na stream decku, no rozumiem. Ojej. Hunter reklamuje swojego Discorda. Ja, który dostał pana za cytat z Kapitana Bomby. Zresztą nawiasem mówiąc, gówno mnie to obchodzi. Dobra. Marcin, w skrócie, gdzie ty nie masz jeszcze pana na Discordzie? Napisz nam to proszę w komentarzu. Ale to jest niesamowite, że facet zgarnął wszędzie, gdzie jest możliwe bana, a my go dalej lubimy.
To jest ewenement. Na Discordzie nie ma, ale chyba mu tam bana podcinku. Żeby jeszcze tradycji stało zadość, tak? Ojej. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Wcale nie Marcin Dźwięk wysyła do niej te głosowe purpoś. No tak, boli? Tak, tak było. Ha, 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 to nie prawo, tak? Ha, hu, nie. Hu, ha, czy jestem przystojny? Jakoś tak to leciało. Kulfon jedzie multiplą dziewczyny w okolicy. Ale że latają? Na wysokości Lamperii! Jeszcze sąsiad musiał wjechać teraz zwierceniem. To mnie już się kończą te memy, bo normalnie. O, ostatni filmik od Marcina 99! Oglądamy filmiki od Marcina 99! Ty chuju na górze! Dobra, już. Duda pani blondyna Godzilla! Nie! Nie! Tuzia pani blondyna Godzilla, ja już wiem co to będzie. O nie! Tuzia pani blondyna. Oj, złe połączenie, bardzo złe. Bardzo to źle wyszło, no. Nikola Kazakiewicz jeszcze zostanie na później. No przestańcie wiercić do chuja, chociaż na chwilę jeszcze. Tam jest bingo. I z tego co widzę, to nawet dwa binga. Dwa binga? Tak to się mówi. Ja przepraszam najmocniej, ale no to petycję do tego chuja na górze wysyłać, proszę. Pedras ma filmik. Ty no, człowieku, no brzmi jakbyś, kurwa, naprawdę tak od serduszka spuszczał trochę gazu, no. Pedras. Purposz, gdy jest w supermarkecie, a kumple piszą, że otwierają flaszkę. A to jeszcze zależy, jaką flaszkę otwierają. Ja tak przypuszczałem, że tu się niewiele zmieni. Czekałem właśnie jakąś puentę jeszcze czy coś. Powiem tak. Na kamyczek. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę mojemu sąsiadowi, że on od 3 tygodni wierci udarem w mieszkaniu 40-metrowym. Ja jestem pewny, że on się z Mielcowa przeprowadzi do ciebie. Ale nie, ja się tylko zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy nie lepiej, kurwa, byłoby wziąć młot pneumatyczny i zburzyć te ściany? No bo jak można 3 tygodnie, to przecież to, kurwa, centymetr po centymetrze wiercąc to albo krócej niż 3 tygodnie. Albo boomboxa od komendanta. No właśnie, no. No dobra, słuchajcie, ostatnia osoba dzisiaj z filmikami. Vigo nam przesłał troszeczkę tych filmików, a w zasadzie to 5. No będę zagłuszał. Most handsome person in the world. Ja tam to w prawym dolnym rogu to było co? Przepraszam najmocniej. Ojej. Dobrze. O, teraz mem filmikowy pod tytułem Marcin 99. Ojej. Ojej. Ale to dobry numer w ogóle pani robi, ale to niezłe to takie. Nie rozumiem. No, że tak jest brzydko, no, w sensie, że ten pan jest brzydki, bo pani ma też ten, a tak jest, pani jest ładna, to ładny też pan, no. A, i to nie wyszło. Młociula tańczy, kolejny filmik. No, może jestem masochistką. No, jak ładny. Ładne to chciałbym było. Chciałbym powiedzieć, że my tak tańczymy, jak skończymy nagrywać Minecraft. Tak jest. Skąd wiedziałem, że będzie... No ale z kiną to raczej Mocia już nie potańczy. Tu nie będzie puenty, prawda? Pewnie nie. Po prostu se potańczyliśmy, no i fajnie, dobra. Mociulk. Lubię, jak patrzysz w moje kulki. Oh,
Spokój, spokój nas uratuje. Ostatni filmik, słuchaj. Tu jest napisane, że to jest ten filmik, nazywa się Okadzanie krocza szałwią. I ja nie wiem, czego chcę puszczać. Dobra, ryzykujemy. Ja tam oczyszczam szałwią jak Izabela Mikon, ale temu. Jakie stare czasy w ogóle jeszcze. Nie znam, nie komentuję. O, Wertes. To ja cię uświadomię. To jest taka polska celebrytka. Ona tam grała w jakichś filmach. Nie powiem wam w jakich, bo żadnego nie widziałam. Ale kiedyś powiedziała i napisali o tym na takim ambitnym portalu, jakim jest Pudelek. Iza Miko okadza krocze. Nie mam tak dużego ruchu, może śmierdzi złymi wibracjami. Ja pierdolę, co jest? Kiedyś tak, to z tymi wibracjami od sąsiada z góry. No. Okadza sobie krocze szałwią. Naprawdę to powiedziała? O Jezus, tak, to jest tak, bardzo długi filmik. Ponieważ jak ona w Stanach, gdzie mieszka na co dzień... No ale potem dochodzą mi, słuchaj, tam komentowali twoje tam okadzanie. A ja mówię, okej, okay, no ale to chyba wszyscy wiedzieli, że to jest, to są żarty, to nie jest... Tak, ja też tak mówię, jak ktoś spierdolę w internecie, tak. Instruktaż, tylko to są żarty. No ale czasami w Polsce nie wszyscy jakby myślą, że to tak na serio. Ale myślę, że w końcu... Dobra, bo trochę mnie na seksy na urodę działa ta pani. Przepraszam najmocniej, ale za długi filmik, a nam no, szczególnie z taką miną to może działać na seks, tak? Kolega pyta o linka. A nam, słuchajcie, jeszcze zostały, prawda, dwa binga od Nikoli, także lecimy z bingami. No i słuchajcie, jest od Nikoli Kozakiewicz bingo. Ale jakie bingo! Ale jakie bingo! Czekaj, jak dla mnie to Stowarzyszenie Kapeluszników się stało? Czy nie? Co wydarzy się w dzisiejszym odcinku? Dobra, czekajcie. Nie było chyba. Było. Było. Było, dobra, jak było, ja już się gubię. To było. No, było. Nie było. Nie było. Nie było. Nie było. Chyba nie było. Chyba było. Nie. Chyba nie było. Nie było. Nie było. Nie było. Nie było. Nie było. A to środkowe było? Nie było. Chyba. Środkowe było chyba. Było? Chyba było. Ale dzisiaj nie będzie bingo. Oj, nie będzie dzisiaj bingo z tego co widzę. Przynajmniej w tym przypadku. No tutaj binga nie ma. Chociaż czekaj. Nie, bo tego nie, bo nie było. Nie było chyba tak, no. Kurde, no nie ma binga, no ale jest jeszcze tekstowe bingo standardowe. Bingo, co wydarzy się w dzisiejszym odcinku. Znowu jakiś pierdyliard memów Marcin wysłał. No właśnie, nie za dużo dzisiaj wysłał. Jest to standard. Monotematyczne. Było. Młotka gwiazda filmowa, tak. Znowu ten face-up, tak. Ej, to są pomówienia, tego nie było. Czyli tutaj brakuje dwóch. True story? Oj, nie było dzisiaj true story. No to teraz powiem true story, bro. Nie było true story. Podkówka za to. Była. Flynn był. Nowa twarz? Nie. Co tu się dzieje, ja się pytam? Chyba nie. Kto jest bardziej boczony? Kto jest z bardziej boczony? Tak, pięknie, Marcin. YouTube, please nie banuj. Nie było. Ej, nie ma tu jednego. No... Koty, 6 porywak do 8 też nie było. O, jakie złoto, też to było takie w miarę, było, tak, złoto tak. Było. Tak to się nie da, proszę... tak, tak się nie da, proszę pana. Chyba nie było. Rewelacja, było. Niech posprzątają, nie było. Kto ma lepszy komputer, było. Było. Kiedy, losowy tekst, chyba nie Minecraft. Chyba nie było. Czemu na to nie wpadłem? Nie pamiętam. Towarzysze było, kurdwa, było kurde było, no. Discordowo-wspornikowe ploteczki były. Przepraszam, ale tego pana chyba zatkało. No dzisiaj bingo nie ma, dzisiaj bingo nie ma, trudno się mówi. Dziękuję wam serdecznie za wysłanie wszystkich możliwych memików. Dzisiaj mamy 44 minuty nagrania. Ja kiedyś po prostu, wy się nie wypłacicie za te odcinki z memów. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o tym razem nieudane bingo. I do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć. Cześć. Bajo.